Małe sklepy znikają i znikają w dość szybkim tempie. Każdego roku według różnych prognoz około kilku tysięcy sklepów znika z polskiego rynku. Według prognoz Euromonitor International do 2025 roku w naszym prawie 40-milionowym kraju może zostać tylko około 30 tysięcy. I dzieje się tak głównie ze względu na to, że ciężko im wytrzymać konkurencję ze strony dużych sieci handlowych i niskich cen, które są dostępne na rynku. Natomiast sytuacja nie jest beznadziejna. Jak wynika z badań platformy MAM, zaczynamy cenić jakość i oczekujemy tego, żeby sklepy były wyspecjalizowane w konkretnych obszarach.